Warto zwrócić jednak uwagę w swojej umowie kredytowej, czy nie masz prowizji za nadpłatę. Samo zawieszenie raty trwa około minuty, dwóch minut. Jest to bardzo prosty proces. Remontowe rewolucje. Serial pokazujący metamorfozy kamienic krok po kroku oraz gotowe rozwiązania inwestycyjne. To wszystko przedstawi Wam Tomasz Laskowski, biznesmen, inwestor, szkoleniowiec. Posłuchajcie rzeczowych rozmów o nieruchomościach. Dzisiaj rozmawiamy ponownie z Bartoszem Nowak, ekspertem do spraw finansowych, współautorem bloga Finansowy Ogar. Cześć Bartek. Cześć. Rozmawialiśmy ostatnio o tym, że będzie możliwość skorzystania z wakacji kredytowych i teraz już jesteśmy kilka tygodni później. Ile osób skorzystało już z wakacji kredytowych? Banki szacują, że w sumie skorzysta 70-80% kredytobiorców, czyli około 1,5 miliona. I już kilka dni temu to było około 800 tysięcy, więc na dzień dzisiejszy pewnie około miliona. Także według banków jest to wszystko zgodnie z planem. Okej, jak przebiegają te procesy? Jak to oceniasz? Można wnioskować albo w oddziale, albo przez internet. Jeden bank umożliwia zawieszenie raty przez aplikację mobilną, to jest Pekao S.A. Zdecydowanie polecam, żeby robić to przez internet. Samo zawieszenie raty trwa około minuty, dwóch minut. Jest to bardzo prosty proces. W oddziałach, nawet wczoraj przejeżdżałem koło banku, są bardzo długie kolejki, więc tutaj raczej nie polecam. Ale też jest oczywiście taka możliwość. A wróćmy do tych nadpłat. Jak to się opłaca, czy to się opłaca i jak to w ogóle zrobić, powiedz? No, jak nie płacimy raty kredytowej, to jak to nadpłacić? I teraz większość banków też umożliwia nadpłaty online i też zdecydowanie polecam tą ścieżkę. Warto zwrócić jednak uwagę w swojej umowie kredytowej, czy nie masz prowizji za nadpłatę. A drugą taką opcją, pamiętam, że przy ostatnim odcinku jakby sugerowałem, że korzystniejsze jest skrócenie okresu kredytowania, a nie zmniejszenie raty. Nadal jakby stoję przy tym stanowisku, ale trzeba zwrócić, bo niektóre banki pobierają prowizję, czyli jakby przy nadpłacie automatycznie pomniejszają ratę, a gdyby klient jednak chciał skrócić okres kredytowania, to wtedy pobierają prowizję i to może być nawet 1,5 punkta procentowego, no to od 10 tysięcy złotych, 150 zł, więc warto na to zwrócić uwagę. A powiedz, czy są jeszcze jakieś inne programy wsparcia? Jak to wygląda dzisiaj? Bo ludzie mówią, że wakacje kredytowe, jedni mówią, że okej, drudzy mówią, że nie okej. Czy są jakieś inne programy, z którymi można połączyć? Jest jeszcze oprócz wakacji kredytowych Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, który nie jest nowym tworem, funkcjonuje już od kilku lat. Początkowo było jednak niewielkie zainteresowanie, gdyż niewielu ludzi spełniało warunki tego programu, ale od pewnego momentu zostały zmienione przepisy, gdzie teraz więcej osób zaczyna z tego korzystać. Póki co nie jest to tak jeszcze popularny program, ale myślę, że warto będzie go poruszyć szerzej. Okej, no to już zostawimy na kolejny odcinek, dlatego warto, abyście nas obserwowali i pamiętajcie o subskrypcji. Dziękuję, Bartek. Dzięki. Remontowe rewolucje. Serial pokazujący metamorfozy kamienic krok po kroku oraz gotowe rozwiązania inwestycyjne. To wszystko przedstawi Wam Tomasz Laskowski, biznesmen, inwestor, szkoleniowiec. Posłuchajcie rzeczowych rozmów o nieruchomościach.